Okej, możemy zaczynać. Witam wszystkich bardzo serdecznie, zarówno tych, którzy są tutaj z nami na sali, jak i tych, którzy obserwują nas poprzez streaming. Jest mi niezmiernie miło, że przyszliście na tą prezentację, w szczególności, że konkurencyjna prezentacja w sali obok również zapowiada się bardzo ciekawie. Chciałbym rozpocząć od historii, od historyjki, w której wszyscy wcielimy się w pracownika, w programistę pracującego nad platformą Allegro. Historii, w której spróbujemy zmierzyć się z problemami, z jakimi my mierzymy się na co dzień. Postaramy się przede wszystkim poznać przeciwnika, a później go pokonać. Tak? Tym przeciwnikiem na platformie Allegro jest, takim pozytywnym przeciwnikiem, jest ilość ofert. W ciągu 2010 roku sprzedający dołożyli nam do koszyka otwartych ofert ponad 6 milionów przedmiotów. Otwarte oferty to wszystkie te, które kupujący w dowolnym momencie dnia i nocy mogą kupić u nas w serwisie. W 2011 roku sprzedający stwierdzili, nie będzie łatwiej, dołożymy wam kolejne 6 milionów otwartych ofert. Zeszły rok zamykaliśmy już na poziomie 35 milionów przedmiotów dostępnych 24 godziny na dobę dla naszych kupujących. Jak widać, 6, 11, nie nudzimy się. Musimy cały czas naszą infrastrukturę poszerzać, poprawiać, tak żeby dać zarówno naszym sprzedającym, jak i kupującym idealne warunki do tego, żeby mogli działać w swoim biznesie. Z punktu widzenia samej platformy jest jeszcze jedna liczba, która jest nawet istotniejsza niż te 35 milionów. To jest suma przedmiotów otwartych i zamkniętych. Na ten moment to jest 180 milionów przedmiotów, które platforma Allegro musi udostępniać swoim użytkownikom online'owo 24 godziny na dobę. Przedmioty zamknięte są o tyle istotne, że od momentu zakończenia aukcji, czy to przez aukcji kupionej, czy po prostu takiej, której nie udało się sprzedać, przez 2 miesiące można tą aukcję jeszcze znaleźć w serwisie. Można wejść na jej stronę przedmiotu, można obejrzeć do niej zdjęcia. Także my na co dzień nie mierzymy się z 35 milionami ofert, to jest 180 milionów. Ta liczba będzie się przewijać jak gdyby przez całą tą prezentację. To jest taka liczba, od której wszystkie problemy, z którymi się spotykamy, wszystkie wyzwania, które napotykamy, od której się zaczynają. Ta prezentacja będzie o wyzwaniach i o tym, jak im sprostać. Chciałbym, żebyście teraz przypomnieli sobie u siebie z firmy, pracując ze swoimi kolegami, ostatni taki problem, ostatnie takie duże wyzwanie, któremu musieliście sprostać, taki problem, który wydobył z was wszystkich to, co najlepsze. Taki problem, o którym myślicie, wspominając go, o którym myślicie z zainteresowaniem. Kurczę, fajnie to rozwiązaliśmy. To jest właśnie prezentacja o czymś takim, o takich wyzwaniach i rozwiązaniach, które my mamy u siebie. To jest także prezentacja o pewnych wzorcach. Wzorcach, jakie my stosujemy do tego, żeby łatwiej, szybciej, bardziej dynamicznie być w stanie rozwiązywać te problemy. Także myślę, że te wzorce będą dosyć wyraźnie zaznaczone w niektórych miejscach. Jestem przekonany, że dzięki nim będziecie w stanie również u siebie we własnej pracy dużo lepiej, dużo szybciej reagować i dużo fajniej rozwiązywać problemy. Nazywam się Przemysław Nowaczyk, jestem programistą w dziale aplikacji Allegro. Dzisiaj pełnię rolę frontmana zespołu, bo tak naprawdę wszystkie te rozwiązania, o których dzisiaj opowiem, to dzieło nie jednej osoby, ale całego zespołu ludzi. Ludzi z jednej strony o bardzo szerokich umiejętnościach, a z drugiej strony o bardzo dogłębnej wiedzy w tych dziedzinach, w których specjalizujemy się na co dzień. To jest skalowalność, wydajność. Przejdziemy dzisiaj podczas tej prezentacji przez 4 takie główne obszary. To będzie obszar obrazków, to będzie wyszukiwarka, strona przedmiotu,
a także baza danych. Chciałbym zacząć od infrastruktury obrazkowej, dlatego że to jest taki element, o który najczęściej pojawiają się pytania. Zawsze, kiedy jesteśmy na konferencjach, jesteśmy mentorami na różnego rodzaju hackathonach, zawsze pojawiają się pytania, no to jak macie te obrazki rozwiązane, jak to jest, ile tego trzymacie, jak to serwujecie. Zacznijmy od odrobiny matematyki. 180 milionów ofert, które musimy serwować na platformie. Średnio w tej chwili przypada 1,5 zdjęcia na każdą jedną ofertę. To sumarycznie daje nam około 270 milionów zdjęć, które sprzedający wrzucają nam do serwisu, a my musimy serwować je dalej. Ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ nie trzymamy tylko jednej wersji tego zdjęcia, trzymamy ich aż 6, dlatego że trzymamy oryginał, trzymamy miniatury w różnych rozmiarach, trzymamy wersję ze znakami wodnymi sprzedających. Sumarycznie przetrzymujemy w naszej infrastrukturze ponad 1,5 miliarda plików. To jest całkiem spora ilość. To się przekłada na około 18 terabajtów danych. W rzeczywistości to powinno być około 45 terabajtów danych, ale dzięki temu, że potrafimy troszeczkę sobie zoptymalizować pewne rzeczy, ja o tym powiem za chwilkę, co robimy, żeby zredukować tą liczbę, trzymamy 18 terabajtów danych na platformie. Ale to nie tylko ilość. To także dostęp online'owy do wszystkich tych zdjęć. Podczas szczytu aktualnie obserwujemy około 70 tysięcy zapytań na sekundę do zdjęć, co przekłada się na ponad 4 gigabity ruchu wypychanego do przeglądarek naszych użytkowników. Co jest w stanie zaspokoić takie potrzeby? Pierwsze rozwiązanie i pierwszy wzorzec, a nawet dwa, jakby się dobrze przyjrzeć. W tej chwili korzystamy z 10 par maszyn, czyli 20 hostów. Przed nimi stoi kolejnych 10 warniszy. Oczywiście w każdej serwerowni, które posiadamy. Teoretyczna pojemność takiego pojedynczego klastra to 84 terabajty danych. W praktyce, przez to, że oczywiście stosujemy redundancję, jest pewien narzut związany z metadanymi, z trzymaniem katalogów, taki klaster pojedynczy jest w stanie przechować około 36 terabajtów danych, gołych danych, obrazków. Para to nasz sposób na podział dziedziny, tak, na shardowanie, czyli dzielimy sobie wszystkie te obrazki, całą tą dziedzinę problemu na mniejsze elementy, takie nad którymi jesteśmy w stanie w jakiś sensowny sposób zapanować. Korzystamy bardzo, bardzo mocno w tej infrastrukturze z ZFS-a. Nie korzystamy z tego tylko i wyłącznie do tego, żeby po nim pisać i z niego czytać. Korzystamy między innymi ze snapshotów i kilku innych rzeczy z nim związanych. Dlatego bezpośrednią wypadkową tego, że korzystamy z ZFS-a, jest również Solaris. W infrastrukturze obrazkowej korzystamy z systemów Solaris. Każdy taki host trzymający obrazki sumarycznie ma 16 dysków twardych w sobie. 2 na system, tak żeby była również redundancja, a pozostałe 14 podzielonych pomiędzy 2 udziały. Skąd biorą się te 2, o tym za chwileczkę powiem. Każdy z tych udziałów obsługiwany jest niezależnie przez 7 dysków. Każdy z tych dysków to około 300 gigabajtowy twardziel. Dlaczego 2 udziały? Dlatego, że każdy host w tej infrastrukturze na jednym z tych udziałów trzyma swoje dane, za które jest odpowiedzialny, dla których jest masterem, a na drugim udziale trzyma dane, które są backupem tego drugiego hosta z pary. Dlaczego to robimy? Ponieważ od czasu do czasu zdarza się, że infrastruktura zawodzi, tak? Czy to sieć, czy maszyny, czasem pojawia się jakaś niedostępność jednego z tych hostów. W tym momencie ten drugi host z pary automatycznie przyjmuje obowiązki oryginału, tak? Dlatego, że ma dane, ma backup tego wszystkiego, co było na oryginalnym hoście, może bez problemu to zrobić. Automatycznie zajmuje się nie tylko przyjmowaniem i serwowaniem swoich zdjęć, ale także przyjmuje i serwuje zdjęcia tego hosta, który przed chwilą zniknął.
Wspominałem, że przed tą infrastrukturą stoją warnisze. One również wiedzą, kogo zapytać w przypadku, kiedy nie widzą właściciela pliku. Wiedzą, że jeżeli na hoście A nie można się dobić do hosta A, zapytam jego parę, bo tam jest backup, on na pewno mi odpowie. Wszystkie zadania, które trzymamy, które ta infrastruktura musi obrobić, trzymamy w kolejkach zadań do wykonania. To są, w tym przypadku korzystamy ze SQLite'a lokalnie na każdej z tych maszyn. Daje nam to tyle, że w momencie, kiedy znika ten jeden host, te zadania się odkładają. Ten host, który przejął jak gdyby rolę tego, który będzie serwował teraz obrazki, nie tylko swoje, ale również backup, zapisuje sobie wszystkie zmiany w systemie, które zachodzą, które po pojawieniu się tego hosta będzie musiał na nim odtworzyć. Zapamiętuje historię, przebieg tego, co się dzieje do momentu, aż będzie w stanie wysłać wszystkie te dane na drugiego hosta. Jeżeli taka niedostępność się przedłuża, a zdarzają się takie sytuacje z różnych względów, odtwarzamy takiego drugiego hosta ze snapshotów ZTWS-owych. W tym momencie maszyna całkiem szybko wstaje, kopiujemy po prostu taki obraz file systemu, podnosimy hosta, ten drugi za pomocą tej kolejki, w której zapisał sobie wszystkie żądania, dogrywa wszystko to, czego brakuje na tego hosta, który właśnie wstał i od tego momentu oba przejmują kontrolę już nad swoimi zadaniami. Z powrotem mamy dwa hosty w parze. Jest to w całości rozwiązanie napisane u nas wewnętrznie. To jest kod napisany w języku C, nowsze części w C++. Dzięki temu mamy dosyć sporą elastyczność. Dlatego, że z jednej strony obrazki to sporo ofert, sporo zdjęć, które musimy serwować, ale to sporo ofert, jakby się dobrze przyjrzeć, to oferty, które bardzo często są klonami innych ofert. To są oferty z wystaw ponownie, bo się nie sprzedało, albo wystaw podobną, bo mam ten sam przedmiot w innym kolorze. W takim przypadku bardzo często zdjęcia się nie zmieniają. My dosyć chętnie korzystamy z tego faktu i korzystamy z hardlinków na tych file systemach. Tak naprawdę na całym klastrze naszym obrazkowym około 60% plików to są hardlinki do innych zdjęć, takich, które pojawiły się w systemie już wcześniej. Tu od razu chciałbym zaznaczyć, że nie jest zawsze tak, że zdjęcia tego samego na przykład sprzedającego trafiają na tą samą parę. Ta liczba mogłaby być większa, ale ze względu na to, że od czasu do czasu sposób, w jaki rozrzucamy te zdjęcia, troszeczkę się zmienia. Potrzebujemy trochę większej elastyczności. Taka prośba do ludzi, którzy piszą aplikacje na zewnątrz, nie polegajcie na tym, bo te zdjęcia nie zawsze są na tej samej parze. Fotki zatem to duży wolumen danych z jednej strony, ale to także zapytania punktowe. Dostajemy konkretny URL, wiemy dokładnie, gdzie poszukać tego zdjęcia. I relatywnie łatwe cache'owanie. Tak, tu nie ma jakiejś magii, możemy wziąć to zdjęcie, zapisać na warniszu przez jakiś okres czasu, nie pytać już backendu o te zdjęcia. Nie zawsze jest tak fajnie. Przechodzimy do wyszukiwarki, która niestety każdy request, albo prawie każdy request, musi serwować zaglądając sobie do danych. Użytkownicy pytają nas o bardzo różne rzeczy. Zobaczmy, w jakiej robią to skali. W tej chwili w szczycie to jest około 6 tysięcy zapytań do wyszukiwarki na sekundę. Obsługuje to klaster solarowy, w którym indeksy mają sumaryczną wagę około 200 gigabajtów. I to jest pierwszy problem, na który dosyć szybko natrafiliśmy. Jak te 200 gigabajtów przerzucić z pojedynczego biednego mastera na te kilkadziesiąt maszyn slave'ów? Generalnie to się nie udawało. Ten master ginął śmiercią tragiczną. Szukaliśmy jakiegoś innego rozwiązania. Rozwiązanie jest dosyć proste. Mamy dwa niezależne klastry. W każdej serwerowni oczywiście. Taki klaster posiada własnego feedera, posiada własnego mastera, posiada własne slave'y. Czyli dwa zupełnie niezależne klastry obsługujące ten sam ruch wystawione naszym użytkownikom. Co dzięki temu zyskaliśmy? No, po pierwsze rozwiązaliśmy sobie problem, zmniejszyliśmy obciążenie masterów.
W tej chwili master nie musi rozsyłać indeksu dla kilkudziesięciu maszyn, dla kilkudziesięciu maszyn. Robi to dla trochę mniejszej ilości hostów. Skróciliśmy sobie czas propagacji tych indeksów. Pojawia się nowy indeks, nie musimy tak długo czekać, aż wszystkie slajwy zapytają tego jednego hosta. Mamy dwa mastery, idzie to dużo szybciej. Oraz zwiększyliśmy sobie tym samym bezpieczeństwo. Gdyby się coś wydarzyło niedobrego na całej tej ścieżce od feedera przez mastera do slajwów, w którymkolwiek z tych klastrów, automatycznie możemy przełączyć się na drugi, przerzucić wszystkich użytkowników na ten drugi klaster. Dla użytkowników niezauważalna zmiana, tak? Ale pojawia się kolejny problem, jak uniknąć migotania danych. Gdybyśmy tak po prostu wystawili dwa klastry naszym użytkownikom, to ktoś będąc w jakiejś tam kategorii, klikając sobie F5 z uporem maniaka, co chwilę widziałby troszeczkę inny stan, tak? Ponieważ klastry są niezależnie zasilane, ten stan wiedzy o systemie mają troszeczkę przesunięty w czasie. Postanowiliśmy przywiązać klienta do konkretnego klastra. Robimy to za pomocą jakiegoś pliku cookie, jakichś takich technik, dzięki którym jesteśmy w stanie rozpoznać klienta, który do nas przyszedł i skierować go zawsze do tego samego klastra. Dzięki temu, klikając sobie w F5, zawsze widzimy dokładnie te same dane. Czyli jako użytkownica Allegro raz widzicie wyniki, zawsze widzicie wyniki tylko z jednego klastra, chociaż kolega, koleżanka obok siedząca na swoim laptopie może otrzymywać zupełnie inne dane z zupełnie innego rozwiązania. Nie korzystamy z shardowania w Solarze, które Solar dostarcza nam z pudełka. Bawiliśmy się tym przez jakiś czas na samym początku, natomiast te hosty, które składały te zapytania w jedną całość, wysyłały te dane klientom, no, nie sprostały wymaganiom. Generalnie są to dosyć ciężkie operacje, dlatego postanowiliśmy zrezygnować z tego pomysłu, ale mamy pełną świadomość tego, że prędzej czy później będziemy musieli do niego wrócić. Dlatego, że ten rozmiar indeksów powoli jest tak duży, że nie będziemy w stanie trzymać na każdym hoście całego zbioru tych indeksów. Przed Solarem stoją również warnisze, kolejny wzorzec, który warto zapamiętać, dzięki którym uzyskujemy dużą skuteczność cache'owania na stronach kategorii. Strona kategorii to strona, na której owszem, dzieje się dużo ciekawych rzeczy, pojawiają się nowe przedmioty, inne są kupowane, ale nie jest aż tak zmienna jak zapytania, które użytkownicy są w stanie nam wyklikać, tak? Wpisując, że szukają dzisiaj BMW albo Porsche, tudzież czegokolwiek innego. Warnisze przepisują również zapytania z takiej postaci zwykłej stringowej query na taką postać, gdzie będziemy mogli skorzystać z filtrów wewnątrz Solarze. Filtry to jest taki ciekawy feature, który polega na tym, że kiedy pojawi się nowy indeks, przeszukujemy ten indeks w poszukiwaniu ofert, które spełniają pewne kryteria. Możemy sobie odłożyć ten wynik na bok i w momencie, kiedy ktoś faktycznie pyta o wózek dla dziecka, ale chce koniecznie w kolorze czerwonym, to my z boku trzymamy dane o wszystkich przedmiotach, które są w kolorze czerwonym. Najpierw szukamy wózków, nakładamy tylko ten indeks, ten filtr i automatycznie odsyłamy wynik. Nie musimy przeszukiwać całej bazy danych, całej bazy przedmiotów, pojedynczo sprawdzając, czy to jest wózek i czy dodatkowo jest czerwony. Robimy to jak gdyby wieloetapowo. Tu coś, co może się przydać ludziom, którzy korzystają z Solara i z filtrów. Zmieniliśmy algorytm cache'owania w Solarze z list recently used na list frequently used, co dało nam tyle, że rozmiar tego cache'u w Solarze, który jest wykorzystywany właśnie do przetrzymywania filtrów, spadł nam o połowę. To jest całkiem fajna optymalizacja, która nie kosztuje dużo, wystarczy przełączyć, a zyskujemy dużo więcej RAMu na tych hostach, tak? Możemy wykonywać dużo więcej obliczeń. Wygrzewanie to must have. Myślę, że tego nie trzeba jakoś specjalnie dodatkowo
ogłaszać. Oprócz tego wygrzewania, które jest dostępne bezpośrednio w Solarze przed upublicznieniem nowej wersji indeksu, zawsze dopytujemy go o to, o co jesteśmy pewni, że zapytają za chwilę użytkownicy. Także mamy dodatkowy mechanizm, który wygrzewa te indeksy typowo pod kątem tego, o co za chwilę użytkownicy zaczną pytać. Jak w każdym rozwiązaniu związanym z maszyną wirtualną, pojawiają się pytania o to, czy warto optymalizować samą maszynę. Tak, warto, jak najbardziej, ale bez przesady. Z naszego punktu widzenia doprowadzenie do sytuacji, w której garbage collector przerywa nam działanie programu na poziomie nie większym niż 5%, to jest akceptowalne. Dalej już nie idziemy, bo zyski, to już jest mikrooptymalizacja, zyski z tego już są niewielkie, a jeśli dalej coś nam nie działa, to znaczy, że sam pomysł jest do bani, trzeba to wymyślić inaczej generalnie. Trwa to po prostu zbyt długo. Kręcenie tymi wszystkimi przełącznikami, obserwowanie, jak to się zachowuje, to jest taki akceptowalny dla nas poziom, dalej nie idziemy. Jakie czasy obserwujemy podczas zapytań do naszego klastra? 50% requestów obsługujemy w czasie poniżej 4 milisekund. 75% w okolicach 11 milisekund. 90% poniżej 50 milisekund. Tak samo 95% requestów realizujemy poniżej 180 milisekund, czyli 0,2 sekundy. Wydaje nam się, że to są czasy w zupełności wystarczające. Na to wszystko, co nie mieści się w tych 95%, składają się bardzo dziwne zapytania o ogromnej ilości filtrów. Naprawdę rzadko kto zadaje takie zapytania. A należy pamiętać, że przed tym stoją jeszcze warnisze, które dodatkowo cache'ują nam te wyniki. Także zauważalnie nie jest to jakoś bardzo bolesne. Na zmianę z wyszukiwarką w topie tych stron najczęściej odwiedzanych przez naszych użytkowników jest strona przedmiotu. Aktualnie to około 5000 zapytań na sekundę w szczycie. Jest to również rozwiązanie napisane w całości u nas. Komplet danych potrzebnych do wyświetlenia takiej strony, czyli cena, tytuł, opis, opcje dostawy, wszystko to, co znajduje się na stronie przedmiotu, jest zamknięte w jednym protobufie. Protobuf daje nam elastyczność. Jest to format trzymania danych, dzięki któremu możemy elastycznie dodawać pola, nie zmieniając tej reprezentacji, która już leży na dysku. Możemy dodawać pola, usuwać. Stosujemy tutaj wszędzie pola opcjonalne, tak żeby logika aplikacji mogła sobie z tym poradzić. Trochę głupio by było, gdybyśmy za każdym razem, kiedy staramy się rozszerzyć itema, musieli przepisać 180 milionów itemów na dyskach. Tak? Protobuf załatwia nam ten problem. Możemy sobie dołożyć to pole, a logika aplikacji, odwiedzając te przedmioty, które jeszcze go nie mają, po prostu je dołoży. Tutaj dane plus redundancja to jest tylko 2,5 terabajta danych. Także rozmiar nie stanowi tutaj dla nas jakiegoś wielkiego problemu. Natomiast ilość plików już tak. 180 milionów przedmiotów, czyli 180 milionów plików, które trzymamy na dyskach. 4 pary serwerów. Jak sobie zaczniemy to dzielić, to nagle się okaże, że takie standardowe dystrybucje Linuxa, które formatują dyski tak po prostu z paczki, przeznaczają zbyt mało miejsca na tablicy inodów. Jest to dla nas w tej chwili dosyć mocno bolesne, dlatego że musimy reformatować te dyski. Tych danych nie da się w prosty sposób przenosić między hostami, tych plików jest po prostu zbyt dużo. Także warto o tym pamiętać zawczasu. Jeżeli spodziewamy się, że tych plików na dyskach będziemy mieli dużo, naprawdę warto zadbać o to, żeby te tablice inodów na pewno zmieściły taką ilość plików, jaką będziemy przechowywać. Skoro jesteśmy przy dyskach, ta infrastruktura, która odpowiada za serwowanie danych dla strony przedmiotu, oparta jest o lokalne dyski SSD, które na początku są super. Są super szybkie, super wydajne, notują świetne czasy odpowiedzi. Po jakimś czasie, iluś tam cyklach zapisu, nagle robi się nam troszeczkę wolniej. A na końcu, no właśnie, czeka je koniec niestety.
Dlatego w nowszych instalacjach korzystamy z troszeczkę innego podejścia. Stosujemy większą liczbę dysków, mniejszych, zapinamy je w RAID, tak żeby w momencie, kiedy wyciągniemy któryś z tych dysków, który nam padł z jakiegoś powodu, albo przestaje odpowiadać nam w takim tempie, w jakim byśmy sobie tego życzyli, żeby ta macierz potrafiła się po prostu przebudować, z powrotem uzupełnić te dane, lecimy dalej bez downtime'u, nie zatrzymujemy niczego. Na wypadek, gdyby jednak się zdarzyło, że któryś z tych hostów wypadnie, również trzymamy kolejkę lokalnych zadań do wykonania. W tym przypadku nie korzystamy ze SQLite'a tak jak w infrastrukturze obrazkowej. Tutaj korzystamy z takiego systemu kolejkowego jak Darner. To jest open source'owy projekt dostępny na GitHubie. Dlaczego korzystamy z czegoś innego? Zmian w przedmiotach generalnie jest dużo więcej niż zmian w obrazkach. Dużo częściej zdarza się, że zmienia się cena, ponieważ ktoś biduje, zmieniają się opcje dostawy, bo ktoś o czymś zapomniał, zmienia się opis przedmiotu, jeżeli do tej pory nie było ofert kupna. Tych zmian jest dużo więcej niż samych zmian w obrazkach. Dlatego potrzebujemy czegoś, co jest w stanie przechowywać dużo większą ilość zdarzeń i radzi sobie z tym dużo bardziej efektywnie. SQLite dla bardzo dużych zbiorów danych jest niewystarczający. Aktualizacje do tego elementu przychodzą zarówno bezpośrednio z online'ów, czyli w momencie, kiedy ktoś zabiduje albo zrobi kup teraz, bezpośrednio dostajemy powiadomienie o tym, że coś w tym przedmiocie się zmieniło, należy go odświeżyć, bo nie chcielibyśmy, żeby ktoś po akcie zakupu zobaczył stronę, na której nie widzi, że kupił. To byłoby trochę słabe. Z drugiej strony aktualizacje do tego rozwiązania przychodzą również z takiej globalnej kolejki zadań na całej platformie. To jest takie rozwiązanie, dzięki któremu możemy śledzić, to jest taki żurnal. Śledzimy zmiany, które zachodzą na przedmiotach, użytkownikach, kilku innych istotnych z naszego punktu widzenia elementach systemu. Takie rozwiązania jak feedery na przykład do Solara również czytają z tej globalnej kolejki zdarzeń na platformie. Jak to działa? Generalnie każda transakcja, która modyfikuje stan przedmiotu, użytkownika czy czegokolwiek, co z naszego punktu widzenia jest istotne, zapisuje również transakcyjnie informacje do tego systemu. Słuchaj, zmieniło się to, to i to. Powiadom wszystkich, którzy mogą być zainteresowani tym tematem. I tak właśnie się dzieje. Stoi sobie demon, który ściąga wszystkie te aktualizacje i udostępnia ten żurnal wszystkim tym rozwiązaniom, które są zainteresowane tymi zmianami. Skoro jesteśmy przy transakcjach, to dochodzimy do bazy danych. W tej chwili skrypty, logika aplikacji, wszystko to, co nasi użytkownicy generują w serwisie, to jest około 33 tysięcy zapytań na sekundę. To jest około 2000 transakcji na sekundę, które dzieją się w bazie danych. Taki working set, nad którym musi pracować baza danych, to jest około 10 terabajtów danych. To nie jest rozmiar całej bazy, cała baza to ponad 21 terabajtów danych. Tylko dodam, że to nie zawiera hurtowni, hurtownia stoi obok. To są faktycznie tylko i wyłącznie dane naszej aplikacji, naszej platformy. Pojawia się pytanie, dużo to trzymało? Można by tutaj się spierać pewnie, czy to dużo zapytań, czy to zbyt duży zbiór danych do obrobienia. Z naszego punktu widzenia wszystko zależy od filozofii. My staramy się nie korzystać z bazy danych w taki typowy sposób, jak zazwyczaj korzysta się z bazy. Mamy taką zasadę, że jeżeli nie musisz korzystać z bazy danych, nie musisz jej o coś pytać, to po prostu tego nie rób. W szczególności dotyczy to wszystkich tych stron, które są na topie, czyli tych stron, które użytkownicy odwiedzają najczęściej. Cała ta infrastruktura, o której opowiadałem przed chwilą, zarówno obrazki, wyszukiwarka, strona przedmiotu, do serwowania danych dla użytkowników, te rozwiązania w ogóle nie dotykają bazy danych. W ogóle się z nią nie komunikują. Czytają z niej aktualizacje oczywiście, ale do tego, żeby serwować dane użytkowników, baza nie istnieje dla nich. Za co w takim razie jest baza odpowiedzialna? No przede wszystkim za transakcyjność. Wszędzie tam, gdzie wymagamy pewności tego, że odnotujemy pewne zmiany w systemie, musimy mieć pewność, że nie zgubimy tych danych,
Tam baza okazuje się nieocenionym źródłem danych. A oprócz transakcyjności baza danych niestety ciągnie długi ogon funkcjonalności platformy. Czyli wszystkie te strony, wszystkie te funkcjonalności, z których z pewnych względów nie opłaca się po prostu optymalizować. Nie opłaca się budować takich rozwiązań, o jakich rozmawialiśmy przed chwilką, dla każdej pojedynczej strony platformy. To jest po prostu nieefektywne. To trochę tak jak w startupie, tak? Generalnie fokusujemy się tylko na to, co jest istotne dla biznesu. Tam, gdzie ma to sens optymalizować, tam, gdzie widzimy, że będą z tego realne zyski, tam uciekamy od bazy. Tam, gdzie nie ma to większego sensu, zostawiamy to na bazie danych. Ale żeby nie było jej jakoś tak super ciężko, korzystamy z Oracle 11. Mamy dwie spięte w raku dosyć mocne maszyny. To są IBM P750. Jako storage wykorzystujemy 3 para T400. To są całkiem fajne hosty. Każdy z nich ma 128 core'ów. Każdy z nich posiada 256 GB RAM-u. 3 par też niczego sobie. Ponad 200 dysków twardych o łącznej pojemności ponad 50 TB danych. Baza danych może rozrosnąć się do takich rozmiarów, mamy na to miejsce, nie ma żadnego problemu. Także mamy zaplecze hardware'owe do tego, żeby spokojnie ogarniać tą transakcyjność i wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie albo nie chcemy optymalizować do jakichś innych rozwiązań. Ale baza danych to nie tylko hardware, to nie tylko samo oprogramowanie bazy danych, to także software. Stosujemy denormalizację z góry do dołu. To jest coś, czego nie uczy się na studiach generalnie studentów. Pokazuje się im coraz to wyższe postaci normalne i to jest fajne. To jest fajne, jeżeli chcemy poznać, jak ten system jest skonstruowany, jakie są zależności między danymi, ale w momencie, kiedy próbujemy z takiego systemu bazodanowego serwować dane online'owo użytkownikom, nagle okazuje się, że musimy wykonać 7 zapytań, jeszcze 3 joiny po drodze, i coś tam jeszcze, to jest szalenie nieefektywne. To jest szalenie nieefektywne, uciekamy od tego tak bardzo, jak tylko możemy. Czyli umieszczamy te same dane w wielu różnych miejscach platformy, w wielu tabelach. Tak, musimy pamiętać o tym, żeby aktualizując takie dane, aktualizować je we wszystkich tych miejscach. Jest to jakiś koszt, który ponosimy, ale zyski są zdecydowanie większe. Oprócz tego rozsądne struktury danych. Staramy się tak modelować dane aplikacji, żeby w idealnym przypadku można było wykonywać zapytania tylko i wyłącznie po kluczu głównym do tych tabel. To jest bardzo istotne, bo to są szybkie zapytania. Z definicji na kluczu głównym mamy zawsze indeks, nie tracimy dodatkowego miejsca na ten indeks. Te zapytania są efektywne, szybkie. Generalnie staramy się robić zapytania punktowe po tej bazie danych. Oprócz tego kilka lat temu poszliśmy w kierunku shardowania bazy danych. Shardowania, czyli pocięliśmy te największe tabele na mniejsze kawałki, rozrzuciliśmy je pomiędzy różne bazy danych, czyli takie tabele właśnie jak przedmioty, użytkownicy, komentarze do ofert, to są te największe tabelki. Co dało nam shardowanie? No przede wszystkim większą wydajność, dlatego że rozmiar tych tabel nam diametralnie spadł. W tej chwili mamy ponad 30 shardów, czyli tak naprawdę pojedyncza baza danych obsługuje 1/30 którąś tego, czym musiała zajmować się do tej pory. Czyli mamy mniejsze tabele, automatycznie mamy mniejsze indeksy, ale nie ma róży bez kolców. Mamy też przez to troszeczkę mniejszą elastyczność. Życie stało się trudniejsze, zarówno dla administratorów, bo wszelkie operacje, które wykonują na bazie danych, teraz muszą wykonywać 30 kilka razy zamiast tylko raz, ale stało się także trudniejsze dla nas, dla deweloperów. Musimy pamiętać o tym, że nie wolno nam robić transakcji pomiędzy shardami, coś takiego po prostu nie działa. Musimy pamiętać o tym, że wyciągając dane z bazy danych, musimy w jakiś sensowny sposób złożyć je w jedną całość. Tak? Dane jakieś takie większe do jakichś takich obliczeń, chociażby statystycznych, zazwyczaj leżą w wielu różnych shardach. Trzeba je ściągnąć, trzeba je jakoś przesortować, złożyć w jeden obraz. Oczywiście mamy software do tego, który też sami napisaliśmy. Mamy rozwiązania, które ukrywają przed programistami
tak dużo, jak tylko się da. Ukrywają, że ta baza danych jest poszardowana. Można zadać po prostu selecta. Jesteśmy w stanie znaleźć, o jaki klucz ktoś pyta. Jesteśmy w stanie skierować to zapytanie do konkretnej bazy danych. I tu dochodzimy do chyba ostatniego problemu na ten moment, z jakim się borykamy, a borykamy się z nim już dosyć długo. Generalnie connection pooling. Wszystkie te rozwiązania oparte o języki, które nie posiadają takiego typowego middleware'u. Czyli przychodzi request, wykonuje jakieś zadania, kończy swoje życie. Mają jedną zasadniczą, są fajne, bo można je łatwo skalować, ale mają jedną zasadniczą wadę, że wszelkie połączenia, które wykonują do źródeł, do zewnętrznych źródeł danych, niestety muszą sobie je nawiązać w jakiś sposób. Nawiązanie połączenia do bazy danych jest po pierwsze długotrwałe, a po drugie dosyć kosztowne. Musimy się przedstawić, ustawić stronę kodową, powiedzieć, w jakim języku chcemy się dogadywać z bazą danych i tak dalej, i tak dalej. To trwa. Z punktu widzenia skryptu online'owego, takiego skryptu, który jest wykonywany na żądanie użytkownika, kup teraz, w tej chwili, to trwałoby po prostu zbyt długo. Ten pooling, który dostarcza Oracle 11, jeszcze w tej chwili dalej nam też nie odpowiada. Tam są dalej delikatne problemy, które czasem się pojawiają. Dlatego opracowaliśmy swoje rozwiązanie, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest sobie demon, takie proxy, które stoi, trzyma te wszystkie połączenia do bazy danych. Skrypty PHP-owe po prostu się do niego łączą. Tam już nie ma długiego handshake'a. Hello, nazywam się tak i tak, daj mi połączenie do bazy danych, bo chcę o coś zapytać. Robię to, co chcę zrobić, oddaję to połączenie. To proxy zajmuje się utrzymywaniem stanu tych połączeń. Te, które są z jakiegoś powodu wadliwe, rekonektuje do bazy danych. Jeżeli jest coś, co chciałbym, żebyśmy wszyscy jak gdyby z tej prezentacji wynieśli i zapamiętali, to taka informacja o tym, że każdy problem, z którym spotykacie się na co dzień, zarówno wy, jak i my, generalnie wszyscy, którzy żyjemy w tym świecie IT, jest inny. Każdy z tych problemów wymaga indywidualnego podejścia. Musimy ze spokojem usiąść, zastanowić się nad tym, co tak naprawdę próbujemy zrobić. Jak zrobić to w sposób sensowny. Nie ma czegoś takiego jak złote rozwiązanie, które spowodowałoby nagle, że mamy wszystko rozwiązane, nie musimy się już nad niczym przejmować. Wszystko nam działa. Nie ma czegoś takiego. Z naszego punktu widzenia istnieją tylko wzorce, które dają nam pewne sprawdzone właściwości. Takie klocki, z których siadając do problemu możemy skonstruować rozwiązanie. Takie klocki, które dają nam określone właściwości. Kilka z tych wzorców pokazałem podczas tej prezentacji. To jest shardowanie między innymi, redundancja w parach. Myślę, że takie wzorce są przydatne w codziennej pracy i myślę, że nie jesteśmy jedynymi, którzy je posiadają. Wręcz jestem tego pewien, że jak dobrze się zastanowicie u siebie, rozejrzycie po systemach, z którymi pracujecie na co dzień, to również znajdziecie takie wzorce. Być może nie zauważyliście jeszcze tego, ale na pewno wypracowaliście sobie takie rozwiązania. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo na wszelkiego rodzaju takich spotkaniach brainstormingowych, gdzie próbujemy rozkminić jakiś temat, mamy duży problem do rozgryzienia, to się bardzo przydaje. Naprawdę warto, zachęcam. Dzięki wielkie za uwagę. Czy są jakieś pytania? Może pytanie o ZFS-a, wasze doświadczenia z nim. Pytanie, w jakim procencie wypełniacie te file systemy oraz czy zauważyliście jakieś problemy z fragmentacją, z jakim zaradziliście ewentualnie? Okej, generalnie tak jak pokazywałem na którymś ze slajdów, teoretyczna pojemność całego klastra to jest około 36 terabajtów. W tej chwili trzymamy 18 tera danych, także utylizacja, no jeszcze mamy trochę zapasu. Natomiast faktycznie na samych już konkretnie hostach, na konkretnych file systemach nie mieliśmy do tej pory żadnych
Nie zauważyliście żadnego performance dropu związanego z... Nie, raczej nie. Znaczy są wśród nas tutaj również osoby, które zajmują się tym rozwiązaniem na co dzień, także zachęcam w przerwie, skieruję do osób, które faktycznie są w stanie jak gdyby więcej światła na ten temat rzucić. Drugie pytanie, denormalizacja. W jaki sposób, że tak powiem, jakie macie podejście do tego? Czy robicie triggery w bazie danych, czy aplikacja? Nie, aplikacyjnie. Powyżej? Zdecydowanie aplikacyjnie. Nie przenosimy żadnej logiki biznesowej na bazę danych. Baza danych służy tylko i wyłącznie do tego, żeby trzymać tam dane i obsługiwać transakcje. Cała logika jest przesunięta w stronę aplikacji. Pytanie odnośnie shardingu. Dlaczego sharding, a nie na przykład, nie wiem, partycjonowanie, które Oracle daje z pudełka? Mhm. W momencie, kiedy zaczynaliśmy, to było jakieś 2 lata temu, w momencie, kiedy zaczynaliśmy się zastanawiać, co można by było zrobić, żeby przyspieszyć troszeczkę bazę danych, nie było jeszcze Oracle 11. My byliśmy na 10 w tym czasie. Tam nie było partycjonowania tego zakresowego, tego, które mamy dzisiaj. No więc szukaliśmy innych rozwiązań po prostu. Oracle 11 był tam gdzieś na horyzoncie, ale nasze doświadczenia też są takie, że no akurat w departamencie bazy danych wolimy nie stać gdzieś tam nad krawędzią, używać tych najnowszych feature'ów, dlatego że no to jest dosyć niebezpieczne, to jest trochę igranie z ogniem. Także postanowiliśmy pójść w kierunku, który perspektywicznie zapewniał nam dużo większą skalowalność też na przyszłość. Stąd shardowanie. No i jeszcze ostatnie pytanie, jeżeli można, odnośnie samego poolingu. Mhm. Rozumiem, że bawiliście się z DRCP oraklowym i też jakieś tam, rozumiem, negatywne doświadczenia, tak? Spowodowały, że napisaliście własny pooling. Tak, od czasu do czasu wracamy do tego tematu, przyglądamy się temu, co Oracle w danym momencie oferuje do zarządzania połączeniami. No niestety dalej jesteśmy nie do końca zadowoleni z tego, co Oracle nam dostarcza, stąd jesteśmy na swoim rozwiązaniu. To jeśli ja mogę spytać o coś, mogę mówić swobodnie, to jest fajne. Czy dzisiaj, gdybyś miał ty podjąć decyzję, czy dzisiaj wejść na ścieżkę shardingu w aplikacji, czy szukać jakichś innych rozwiązań, co byś zrobił dzisiaj? Dzisiaj? Przemek dzisiaj powiedziałby, idźmy w stronę shardingu zdecydowanie. Nawet bardziej ekstremalnie, nie tak jak teraz, że mamy poszardowaną bazę danych, ale trzymamy to w jednym raku. Te wszystkie bazy są jak gdyby na 2 hostach. Ja poszedłbym w ekstremę i po prostu rozrzucił je po różnych maszynach. Zwłaszcza dlatego, że no staramy się, idziemy gdzieś w kierunku multi-homingu, tak? Staramy się serwować dane dla naszych użytkowników z wielu serwerowni. Rozsądne wydaje się, żeby te dane, ta autorytatywna wersja tych danych znajdowała się również w różnych miejscach geograficznych. Żeby nie było tak, że samolot lądujący na serwerowni i sorry, nie ma czego zbierać. Dlaczego nie NoSQL? Używamy NoSQL w wielu różnych miejscach platformy. Na przykład, kiedy mówiłem o Solarze, Solar przetrzymuje tylko i wyłącznie ID-ki przedmiotów. Wszystkie dane, które są potrzebne do tego, żeby wyświetlić wyniki wyszukiwania już na stronie z wynikami, są pobierane z NoSQL. Także, znaczy nie mamy jeszcze takiego zaufania do NoSQL, żeby wierzyć im, że jest wszystko super. To jest mimo wszystko dosyć świeża technologia, żeby wierzyć im, że transakcyjny ruch, taki typowo związany z naszym interesem, żeby zawierzyć, że tam będzie wszystko ok. Dlatego trzymamy to póki co w Oracle. Ale tam, gdzie ma to sens, uciekamy w inne rozwiązania. Tam z tyłu jest jeszcze pytanie. Myślę, że to będzie już ostatnie pytanie. Mamy jeszcze około 2 minut, także spokojnie. O problemach z inodami na storage'u aukcji. Czy rozważaliście ZFS-a w tym miejscu? Powiem szczerze, że ZFS i w ogóle ta infrastruktura obrazkowa jest ciekawą architekturą, jest bardzo fajną, ale ona nie do końca jak gdyby pasuje do tego, czego używamy generalnie na platformie. Tak? Generalnie korzystamy raczej z systemów linuxowych, to jest taki osobny, wydzielony kawałek. Jak gdyby wiedza i doświadczenie wśród zespołu, zarówno utrzymania, jak i nasze programistów, jest mniejsze w tym temacie, dlatego no raczej staramy się rozwiązywać problemy
gdzieś na platformie Linuxowej, dlatego nie będziemy raczej. No, wiem, natomiast od niedawna ZFS na Linuxie też jest dość stabilny, więc nie wiem, czy może jest możliwość pójścia w tym kierunku, także na Linuxie. Ja, żeby używać ZFS-a po prostu tak. Jest taka możliwość, jasne, nie testowaliśmy tego jeszcze. Tam jeszcze z tyłu jedna osoba. Ja mam dwa pytania. Pierwsze o ZFS-a. Mówiłeś, że używacie ZFS-a i hardlinków, a czemu nie deduplikacja? Korzystaliśmy chyba przez jakiś czas na samym początku z deduplikacji, natomiast no, to było wolne dosyć, z tego co pamiętam. To nie, jak gdyby z poziomu aplikacyjnego jest nam wygodniej tym zarządzać po prostu. Mamy okay. większą kontrolę nad tym, co się dzieje. My wiemy, że to jest to samo zdjęcie, które było tam x czasu wcześniej, dlatego jak gdyby możemy sobie jawnie wymusić skorzystanie z hardlinka. To jest dla nas prostsze po prostu. Okej, okay, a drugie pytanie, jeszcze tylko jedno. Odnośnie Solara, mówiłeś, że nie używacie shardingu tak. z tego, który jest dostarczany. Mhm. Czy to również się tyczy tych nowych rozwiązań w Solarze typu Solar Cloud i tego, co jest pojawia się tam od 4 wzwyż? Generalnie jesteśmy na etapie takim, że wchodzimy właśnie w Solara 4 powoli, wchodzimy w Solar Clouda. Z tego co pamiętam, mamy chyba indeks, który obsługuje zapytania, podpowiedzi do wyszukiwarki, który już w ten sposób funkcjonuje. Także idziemy w tym kierunku. Spokojnie, powoli. Generalnie większość, ta większa część instalacji nie jest jeszcze na 4, także jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu. Dziękujemy serdecznie Przemkowi za jego wydajny talk.